Jesteśmy w dalszym ciągu w oktawie Wielkanocy i w pewnym sensie ciągle przeżywamy tę niesamowitą radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa, a z drugiej strony ciągle się przyglądamy tym uczniom, apostołom, którzy jeszcze z takim trudem się zmagają, aby w to uwierzyć. Już kilku z nich go widziało, opowiadają o tym, a oni dalej siedzą za zamkniętymi drzwiami, z obawy przed Żydami. Nie wiadomo, czego się jeszcze boją. Czy się boją tej radości, czy się boją, że ktoś żąda od nich tego samego, co uczynił Jezus, ale są pełni lęku. I znowu, kolejne spotkanie ze zmartwychwstałym. Pan Jezus przychodzi, gdy rozmawiają o tym, jak go widzieli wcześniej. On wchodzi mimo drzwi zamkniętych, staje pośród nich. Stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam. To jest niesamowite, jaki jest Pan Jezus, że przekracza wszelkie bariery, nie tylko drzwi zamkniętych, nie tylko muru, nie tylko lęku, ale też zauważcie, że nie ma w Nim żadnego żalu. On nie przychodzi, nie mówi: a, tu jesteście, co, baliście się, pouciekaliście, no dobra, ale ja wam przebaczę. Nie, On przychodzi i bez żadnego żalu ogłasza im radość: pokój wam. Wchodzi cały znowu w ich życie. Staje pośrodku nich. I zauważcie, w tej Ewangelii Pan Jezus nie tylko przemawia do nich, ale przede wszystkim pokazuje im: to ja jestem, moje ręce, moje stopy, moje ciało, ciało i kości. Tak się to mówiło w tamtych czasach. Tak samo powiedział Adam o Ewie, że ona jest ciałem z jego ciała i kością z jego kości. Tak samo Pan Jezus mówi: ja jestem ciałem i kością, jestem. Po prostu jestem cały pośród was. Bardzo mi się podoba to, że Pan Jezus tak wchodzi właśnie cały. I byłoby pięknie się od Niego nauczyć, we wszystko wchodzić całym sobą. Nie wiem, czy macie w wyobraźni taki obraz takiego małego niemowlaczka, nie? Jak mały niemowlak się śmieje. On się śmieje całym sobą. To nie jest tylko uśmiech półgębkiem, ale on cały rączkami rusza, on cały się śmieje. A jak płacze, zauważcie, to on cały płacze. Całe jego ciało płacze, ale potem dorastamy i już tak nie potrafimy cały się śmiać, cały płakać, tylko już mamy takie półgębki, już troszeczkę tylko połową wchodzimy, potem małym kawałeczkiem, potem się za bardzo nie zaangażować. Jak często nam się zdarza, jesteśmy u kogoś, kto potrzebuje pomocy, kto widać, że źle się czuje, kto jest chory, może na duszy, może na ciele, może na umyśle, ale my już wychodzimy i w drzwiach się jeszcze pytamy: potrzebujesz czegoś jeszcze? Ale całe nasze ciało mówi: ja już wychodzę. Więc broń Boże, nie mów, że potrzebujesz. Nie potrafimy wejść całym sobą w radość, w płacz, w pomoc drugiemu człowiekowi. Nie potrafimy tak jak Jezus po prostu wejść i stanąć całym sobą pośrodku naszych bliskich.